myśmy się spodziewali bardzo dużego zainteresowania. Z tego względu, że na tym etapie przed ogłoszeniem naboru myśmy uruchomili trzy linie takie informacyjne, na które przedsiębiorcy mogli dzwonić. Było tak duże zainteresowanie, że my uruchomiliśmy dodatkowe trzy linie, czyli w sumie sześć, a jeszcze otrzymywaliśmy sygnały, że jest bardzo dużo chętnych co do tego, żeby się z nami skontaktować. I muszę powiedzieć, że to też myśmy przewidywali, że będzie takie duże zainteresowanie, dlatego też wybraliśmy ten system ogólnopolski ePUAP, który ma zdecydowanie większą przepustowość niż nasze serwery, ale też i były bardzo atrakcyjne, myślę, warunki, ponieważ przy tworzeniu tego grantu na kapitał myśmy wykorzystywali koncepcję Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ona była przekazana wszystkim województwom i na tej bazie taki materiał został stworzony, a on zakładał, że w przypadku, kiedy projektów, takich grantów wpłynie więcej, decyduje kolejność zgłoszeń, więc tutaj spodziewaliśmy się bardzo dużego zainteresowania w krótkim.